Mówimy w dniu dzisiejszym, 11 listopada, o naszej suwerenności, o naszej niepodległości. Mówimy o tym, że powinniśmy dbać o tę ojczyznę. Uczestniczymy w uroczystych mszach świętych. A jak tutaj połączyć to z tym, co się dzieje? Jak to powiązać? I myślę, że to jedynie trzeba powiedzieć Bogu. Bo my jako naród polski, naród niezłomny, od przeszło 1000 lat jesteśmy narodem chrześcijańskim. I myślę, że jedyna nadzieja w Bogu zaufać, Bogu to powierzyć i może to jakoś się rozkłada. Bo tak jak powiedział poeta, że tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Dziękuję bardzo. Jednakże mamy jeszcze do wręczenia jeden zaległy medal z uroczystości, bo ten rok jest rokiem szczególnym. W tym roku obchodzimy jubileusz 55-lecia miasta Łochowa. I jak dotąd nie udało się wręczyć tego medalu, bo jakoś nie było po drodze, ale dzisiaj mamy wśród nas pana Ryszarda Kajskiego. Więc zapraszamy pana prezesa i na początek wręczymy właśnie ten zaległy medal jeszcze z uroczystości obchodów 50-lecia miasta Łochowa. Zapraszamy. 50-lecia Rady Praw Miejskich dla Łochowa. Wręczyć panu medal pamiątkowy z tej okazji. Dziękuję za państwa, za pana zaangażowanie na przestrzeni tych lat, za obecne zaangażowanie w obszarze straży pożarnych na terenie naszej gminy i na terenie naszego powiatu. Życzę zdrowia i dalszych sukcesów, bo pana sukcesy w tej branży to sukcesy naszej gminy i podniesienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Gratuluję. Mogłem pracować dla rozwoju miasta i gminy Łochów, że mogłem pracować dla państwa, że po sobie jakiś ślad zostawiam na tej ziemi. Myślę, że historia oceni, czy to właściwy to ten ślad, czy niewłaściwy. To już pozostawiam dla państwa oceny. Ale dziękuję bardzo wszystkim tym, których mogłem poznać w tej historii pracy społecznej, pracy zawodowej. W kategorii Zasłużony dla Kultury medal otrzymuje Zespół Pizdaranki. Zespół Pizdaranki liczy 9 osób, a działalność prowadzi od 2011 roku. Powstał pod wpływem potrzeby kultywowania m.in. tradycyjnych pieśni ludowych, przekazujących treści kulturowe łochowskiego regionu. Zespół dotychczas wziął udział w Festiwalu Zbliżenia Kultur Dnia Połowowa, podczas wisiady twórców seniorów w Łochowie, w przeglądzie wiejskich zespołów kabaretowych Skopa, w ogólnopolskim przeglądzie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów Teraz My oraz powiatowym przeglądzie zespołów kolędniczych Festiwalu Zbliżenia Kultur i Gawki 2019. Prezes Zarządu PKP Intercity, pan Marek Kremlin.
Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ukończył studia podyplomowe z dziedziny zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Szczecińskim oraz z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Krzyżmowskiego. Pasjonat kolei, od 24 lat związany z polskimi kolejami państwowymi, a od 2006 roku z PKP Intercity. Specjalizuje się m.in. w opracowywaniu ofert przewozowych i taryfowych. Współpracował m.in. z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji umów dotyczących organizowania sesji, która m.in. mówi dobrze o kolei. Kolej to pasja, kolej to miłość. Tak jak już wcześniej w tych miłych słowach była scharakteryzowana moja osoba, rzeczywiście tak sprostuję, to już jest 28 lat pracy na kolei, bo te dane były sprzed 4 lat, z 2016 roku. Dokładnie w 1992 roku zatrudniłem się na PKP. Spółka z o.o. Mariusz Krysik. Firmy prowadzone przez pana Mariusza Krysika działają od wielu lat. Jednak pod logiem Grupa Martin zaistniała na rynku w 2016 roku. Działa głównie w branży budowy dróg i mostów oraz torowisk pod linie kolejowe. Jest firmą bardzo ekstensywną i przewojem wdziela się do czołówki tego typu firm w regionie. Zostało to zauważone i docenione przez miesięcznik Forbes, który w czerwcu 2019 roku przyznał Grupie Martin diamentowy Forbes 2019 w kategorii firmy o poziomie przychodów od 5 do 50 milionów. Grupa Martin z przychodem powyżej 15 milionów zajęła drugie miejsce w Mazowszu. Standardowe inwestycje realizowane przez Grupę Martin to m.in. modernizacja linii kolejowej nr 1, odcinek Nałęczów-Lublin, budowa torowiska na linii 75, odcinek Sadowne-Czyżew, Ksiądz Roman Kowerdziej sprawował liczne urzędy i funkcje w
entuzjazmem. Ale mogę powiedzieć kilka generalnych stwierdzeń. Przede wszystkim dziękuję kapitule, dziękuję pani Natalii, pani Katarzynie, że usługują. Pani Natalia takie piękne relacje odczytała. Taki dzień, kiedy mówimy o rzeczach najważniejszych, o niepodległości. I nieprzypadkowo dzisiaj właśnie wręczane są te medale. Bo proszę Państwa, kieruję te słowa do odznaczonych i tych, którzy wcześniej byli odznaczeni. Wy właśnie budujecie niepodległość. Tym, czym robicie, tą aktywnością społeczną, rozwijaniem firmy, taką działalnością, która też opieką nad osobami potrzebującymi, wolontariatem. W każdej formie, proszę Państwa, budujecie tą niepodległość. A bez niej nie byłoby niczego. Bez niej nie byłoby nas. I za to jestem Państwu bardzo wdzięczny. Podobnie jak tym tysiącom, tysięcy, którzy byli przed nami. Którzy oddawali to, co mieli. Żeby Polska była. Żeby Polska przetrwała te najgorsze czasy. I proszę Państwa, jeszcze też tak chciałbym się zwrócić też do Państwa, do wszystkich, z taką prośbą, żebyście pomogli młodzieży. Proszę Państwa, dla nas łatwiej było rozróżnić to, co jest złe, od tego, co jest dobre. Dla nas nie było problemu, żeby opowiedzieć się po którejś stronie. Tu byli ludzie, którzy chcieli wolności, chcieli dobra, chcieli demokracji, chcieli wolności. Po drugiej stronie byli ci, którzy tą wolność zabierali, którzy ograniczali, narzucali reżim, wprowadzali tutaj system, w którym to decyzje zapadały gdzie indziej. Tak było do 1989 roku. Decyzje o tym, co się działo w Polsce, to nie zapadały tu, zapadały gdzie indziej. Dla nas to było łatwe do określenia, kto jest kto. Dzisiejsza młodzież już tak łatwo nie ma. Dlatego proszę Państwa o taką aktywność, bo to nie tylko szkoła,